arbitrów. Oba zespoły pojawiły się na płycie gry. Karol Arys to towarzyszył dzisiaj Danielowi Ciachowi, natomiast Damian Lenkiewicz na prawej obronie. Rozpoczynamy spotkanie w Toruniu. Uderzyć z rzutu wolnego, jak na razie bez bramki, ale zawsze to były strzały celne. Dośrodkowanie i gol! 1-0, proszę bardzo! Elana Toruń obejmuje prowadzenie. 7 minuta gry, Patryk Aleksandrowicz na 1-0 dla Elany. Rozstawienie teraz zawodników Elany gdzieś po wykonaniu tego autu za Gdański klatką piersiową do Stefanowicza. Prawa strona znowu odkryta. Trojanowski na pole karne za Gdański, czy ta piłka? Michał Glanowski, dobre to zagranie górne, zatrzymane ze strony Trojanowskiego. Trojanowski do lewej nogi, Trojanowski ponad poprzeczką. Z prawej strony troszeczkę za plecy Trojanowskiego, ale ta piłka się dokręcała do Marcina. Kapitalnie teraz Trojanowski wbiega w pole karne! No i tutaj Zagdański był bardzo blisko gdzieś. Lewa strona boiska idzie w sukurs, Uszalewski do niego zagranie, Uszalewski blisko pole karne. Uszalewski 2-0! Kapitalna akcja Elany, Marcin Trojanowski. 28 minuta meczu, w tej jeszcze zmieścił się prawy pomocnik Elany, aktywny w tym meczu, może czasami trenera Mierzejewskiego. Niezła centra, no i tutaj bardzo bliski był wykończenie. Atanaskowicz, 43 minuta meczu. Za chwilę dowiemy się, ile tutaj arbiter dolicza do pierwszej połowy. Tymczasem piłka na polu karnym. I rozpoczynamy drugą połowę. Biało-niebieskie stroje to ekipa Bałtyku Gdynia. Natomiast Elana rzecz jasna w swoich rzutach. Zagrać jeszcze futbolówkę, żeby ta akcja trwała dalej. Lenkiewicz, bardzo dobra piłka od Glanowskiego. Lenkiewicz! No i tutaj Zagdański był naprawdę blisko. Klecha na lewej stronie, schodzi z piłką do środka. Dominik Klecha. Piłka, no. Wesołowski. Wrzutka na pole karne. Przeszła ona tutaj gdzieś w okolice szesnastki. Górna siatka teraz w okolice bramki Piotrowskiego. Kuzimski, nieźle zawieszona piłka tutaj. Stara się uderzyć Aleksander Tomaszewski. Po lewej pokazuje się już Stefanowicz. Stefanowicz próbuje przewijać piłkę do prawej nogi. Stefanowicz! Interwencja bardzo dobra Matysiaka. Jeszcze nie koniec. Trojanowski blokuje jego strzał. Kevin Wesołowski. Dariusza Mierzejewskiego. Jak na razie po stronie Rafała Guraka. Okrągłe zero! Tymczasem słupek! Co z tego będzie? Piłka w siatce! Jest 3-0! W tym całym bałaganie znalazł się najlepiej Łukasz Zagdański, 3-0. Tymczasem prawa strona boiska, Tomasz Wypi. Przez Buławskiego. Dośrodkowanie na pole karne, tam niekryty jest Ruszkul. Jego strzał 1-3. Kapitalnie zachował się teraz Piotr Ruszkul. Niepilnowany przez zawodników Elany Toruń. Przyczajony już Bartosz Piotrowski, czteroosobowy mur Torunian. Strzał na bramkę Kuzimskiego, wysoko. Może nie wysoko, ale dwuosobowy mur Gdynian. Strzał na bramkę. Była taka właśnie luka Elany, a więc Uszalewski i Stefanowicz. Koniec meczu. 3-1 Elana zwycięża w meczu w ramach 27. kolejki trzeciej ligi grupy drugiej. Elana zwycięża z Bałtykiem Gdynia. 3-1. Najpierw trafienie Patryka Aleksandrowicza, następnie Marcin Trojanowski. A formalności dopełnił w naprawdę dużym zamieszaniu Łukasz Zagdański, wysuwający się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Trafienie honorowe dla zespołu Bałtyku, autorstwa Piotra Ruszkula.